Szanowni Państwo, otwieram drugą sesję Rady Gminy Mileniów. Serdecznie witam wszystkich obecnych na sali. Państwo radni otrzymali wyformowany porządek obrad. Czy są jakieś uwagi, wnioski co do tego porządku wyformowanego? Pan Wójt, proszę bardzo. Ja proponuję, żebyśmy jednak wycofać porządku uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminowego poręczenia finansowego dla przedsiębiorców spółki komunalnej i wprowadzić w punkcie 7k podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia za realizację zadania inwestycyjnego. Chodzi chyba o te wodociągi górne, tak? Punkt 7, czyli podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu z nazwy przebudowa ciągu górnej Szklądrowa w Orach Mokotowa. Ten wniosek przygotowany na to skarżenie. Dwa razy. Tak mówię. Czyli dopisujemy poniżej punktu H? Nie. Miejsce punktu 7H, który wycofujemy w porządku. Punkt dotyczący do poręczenia. Tego nie ma punktu, ja uzasadnię. Czy my jesteśmy w stanie 7K dotyczy udania przygotowania. Punkt 7 i jak macie Państwo? Tak. Czy jeszcze są jakieś inne propozycje do porządku obrad? Proszę bardzo. Nie widzę. Kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Jednogłośnie został porządek obrad przyjęty. Mamy na sali obecnie 13 radnych. Stwierdzam, że dzisiejsze obrady w sesji są prawomocne. I przystępujemy do punktu trzeciego. Czyli przyjęcie protokołu 6 sesji Rady Gminy Mileniów. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w sprawie protokołu? Zatem kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu 6 sesji Rady Gminy Mileniów? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Punkt czwarty. Wnioski w sprawie stałej Komisji Rady Gminy. Proszę bardzo Panów Radnych Przewodniczących poszczególnych komisji o Pan Radny Przewodniczący Komisji Komunalnej. Proszę bardzo. Komisja odbyła 3 posiedzenia. I najbliższe to mamy pytania, ale poczytam trochę. Potrzeba. Wniosek opinii posiedzenia Komisji Gminy o Gospodarce Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 7 lipca 2011 roku. W dniu 7 lipca komisja w składzie 5 osób przeprowadziła komisję objazdową celem skontrolowania nawierzchni dróg gminnych oraz budynków im podlegających. Komisja ustaliła. Droga w Antoniowej Kolonii koło Pani Niszczyk wymaga podwyższenia. Komisja stwierdziła, że należy wysypać rowek i następnie posypać wolnym brudem. Na drodze w Antoniowej Kolonii przy posesji numer 40 koło Jerzego Szkołu należy wystawić przewód w drodze. Komisja przeprowadziła oglądzinę Renicy w OSP Antoniowie w Antoniowie. Komisja wnioskuje o wykorzystanie obiektu na cele podobne jak Renica OSP w Ostrówku. Znaczy, w Ostrówku gmina pokaże. Ja tam, że tam wesela, takie inne sprawy są. Punkt trzeci. Przegląd zaawansowanych prac w Renicie w OSP Zaleśniu. Przegląd budynku odrębnych w Kajetanówce. Budynek wymaga nadzoru i kapitalnego remontu.
warstwa nowej kolonii, droga została wyremontowana na długości 0 km na dojazd do pól, a nie do zabudowy, tak? Stwierdzono, no ale później to dalej się tam o to chodziło. Na Antoni w kolonii Kajda Mórka Górna wjeziono 103 wywroty próżnia kolejowego, nieracjonalnie rozdysponowanego. Udupełnić na wierzchni drogi górne wójta Mantychowska. Śmigiem marszewnym pokrył drogę. Wójta Mantychowska. Budynek po remizie należy rozebrać, a materiał rozbiórkowy zagospodarować w tej miejscowości. To pani na dole taki stary, tam budynek na to sklepie. Kolonia Ostrowe. Udupełnić ubytki w drogach wskazanych przez sołtysa. Budynku remizie OSP w Kolonii Ostrowek należy przenieść wodomierz. Białka w remizie OSP uzupełnić brakujące rynny spustowe i odnowić elewację zewnętrzną. Wystąpić o środki do wynajmujących pomieszczenia. Po prostu chyba tam telekomunikacja i sklep. I niech po prostu też dołoży się do tego malowania czy innego. Dąbrowa. Uzupełnić przejściowo na odcinku 1 metra rynny spustowe. Zewnętrzna elewacja budynku nie ma zastrzeżeń. Teren wokół budynku wymaga oprotowania. Stwierdzono ogólny bałagan. Zobowiązać sołtysa o dbanie porządku. Jest pani sołtys? Jest. Także ja już mam, ale to bezskutecznie. Rozumiem. Wiem o tym. Dziękuję. Droga Maryniów Leśniczówka w Klarowie należy wyrównać równiarką, a następnie przykryć tłuszczem. Wyremontować mostek w lesie i w lesie, tak. I od razu może odpowiem na ten punkt, bo po prostu w lesie ten mostek jest, i to był, nie wiem, teraz pan radnik, tutaj czy nawet jest sołtys, mówi jak, to jak jest zrobiony, to jest zrobiony, ale jest na razie zrobiony. Panie Ewo, jak będzie, proszę kontynuować dyskusję w tej chwili. Maryniowy należy zagospodarować budynek po szkole. Wólka Bielecka, drogę do grodu uzupełnić kruszywę. Jaszczów. Droga wymaga remontu. Jaszczów Kolonia. Droga do niesprawnego pana Wójcika wymaga remontu. Komisja popłynie zaktuła remont drogi. Uzupełnić ubytki w drodze do pani Kowalczyk po robotach wodociągowych. Uporządkować pobocze wraz z chodnikiem przy drodze powiatowej w Jaszczowie. PKP to zadanie do powiatu jest tutaj. Uzupełnić ubytki w drodze na Cygankę. Wysytować pismo do starosty powiatu Łęczyńskiego o remont dróg powiatowych oraz porządkowanie poboczy owych dróg na terenie gminy Milejów. Wystosować pismo do starosty powiatu Łęczyńskiego w sprawie budynku po szpitalu w Jaszczowie. Dokończyć odnowienie terenów Cyganka. Odwodnienie terenów Cyganka. Droga Pokławy Cyganka wyrównać teren drogi równiarką. Komisja wnioskuje o przeprowadzenie kontroli na targowisku w Milejowie. Po konsultacji z sołtysem siły Sołaje uzupełni grubym kruszywem zjazd na łąki. Komisja wnioskuje o racjonalne rozwiązanie tłuszcza z terenu zakładu. Konsultacje komisji wójtem. Zdanie komisji kruszywo zostało rozpoznane w sposób nieracjonalny na poszczególne miejscowości. Podjąć działania na promowanie gminy Milejów. Przeprowadzić kontrolę na wyremontowanie dróg. Jeszcze nie wszystko. W dniu 7 komisja z dnia 7 lipca, w dniu 9 przepraszam, lipca, w składzie, po przeprowadzeniu kontroli targowiska w Milionowej Osadzie, w składzie Jana Buba, Krzysztof Albuszyniak, Andrzej Gierski, Marian Konowalek, Tomasz Mankiewicz, komisja wnioskuje i opiniuje o punkt pierwszy, uruchomienie, udostępnienie hydrantu z wodą oraz umieszczenie koszy na śmiecie na terenie targowiska. Punkt 2. Komisja stwierdza brak biletów targowych na 5 stoiskach. Punkt 3. Komisja wnioskuje o zwrócenie uwagi na wielkość zajmowanego placu przez sprzedającego i egzekwowanie opłat za zajęcie większego obszaru proporcjonalnie do uchwalonych stawek w uchwale Rady Gminy Milew. Punkt 4. Komisja opiniuje, że plac targowy stanowi zagrożenie w przypadku pożaru lub wypadku. Brak możliwości dojazdu samochodów uprzejmowanych. Punkt 5. Komisja zaznacza, że ogromnym utrudnieniem jest brak dojazdu w dzień targowy do prywatnej posesji, znajdującej przy ulicy Targowej. Punkt 6. Komisja zaleca przeprowadzenie kontroli na targowisku przez Komisję Rewizyjną oraz przez wszystkich radnych w 4-5 osobowym składzie.
Komisja wnioskuje o zlecenie pobierania opłat przez pracownika Urzędu Gminy. Punkt 8. Komisja wnioskuje o natychmiastowe umieszczenie tablicy informacyjnej z danymi o godzinach otwarcia o stawki opłat za posłów sprzedających. Komisja w dniu 27 września zebrała się. I punkt 1. Komisja opiniuje podejście projekt uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu przebudowa ciągu drogi gminnej Dąbrowa Wola i Korbutowa. Punkt 2. Komisja wnioskuje o sprawie umieszczenia progu zwalniających na wniosek mieszkańców wsi Mileju. Zaleca o zajęcie stanowiska tej kwestii przed Radę Sołecką wsi Mileju. Punkt 3. Komisja opiniuje pozytywnie uchwały w sprawie zasad udzielania mieszkańców gminy Mileju w portach realizacji zadań w zakresie infrastruktury technicznej realizowanych na terenie gminy Mileju. Tu komisja ustaliła stanowisko w sprawie wysokości dopisywania mieszkańców do budowy przewodniczących w przełączach kanalistyl i domowych kulturalistycznych w następujących wielkościach. Do 25% przyłącze wodociągowe, do 30% przyjęcie kanalizacyjne, do 20% przydomowe oczyszczanie ścieków. Punkt 4. Komisja wnioskuje o wystąpienie komendanta powiatowej policji o wzmożoną kontrolę funkcjonariuszy policji przy gminie ośrodku Budy oraz przy sklepie Centrum Milejowie. Ostaje to każdy wie, o co tam chodzi. I punkt 5. Komisja ponownie wnioskuje o przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną Targowiska Milowej Osadzie w Dzień Targowy. To jest w tą sobotę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przewodniczący, dla następu. Proszę bardzo, Panie Przewodniczący, Komisji Rządowej. Komisja wnioskuje o przeprowadzenie następujących działań w poszczególnych gminach. Szkoła wychowania. Przeprowadzenie remontu pomieszczenia na sali 12 stołu, uzupełnienie budynków, pomalowanie ścian, pomalowanie tarczy do kosztów, uporządkowanie boiska, tworzenie zdrowia. Uporządkowanie przez telekomunikację terenu wokół budynku TP. Zmianę dostępności środków, odnowienie sanitariatów, szkoła wierzchowna. Po obejrzeniu obiektów wniosek jest jeden. Proponowaliśmy, żeby, no to nie jest takie wąska, ale te balkony, które są wierzchowe, to one nie mają zagaszenia i praktycznie ten grzyb i ta woda, która się przywracaje na te balkony, powoduje zniszczenie tego budynku. Stąd też wniosek byłby albo rozebrać, albo zrobić zagaszenie na tymi balkonami. Szkoła w Białce. Zmiana wszystkich drzwi, zmiana nawierzchni wody, podłączenie wody do budynku, dokonać wymiany instalacji w budynku i jednocześnie wymienić wizualne serwisy umywalki. Następnie utwardzić teren do drogi dojazdowej do Szampa i Składa V, wyprowadzić dojście dzieci do szkoły na okres budowy boiska, posprzątać teren, wywieźć popiół, uzupełnić tam elewację budynku, bo jest zniszczona, rynnie tam kawałek brakowało. I inne takie drobne prace porządkowe wykonać. Szkoła w Łańcuchowie. Naprawienie drzwi w toalecie, zlikwidowanie zacieków pracowniczych na korytarzach i w toalecie, pomalowanie pracowni numerycznej, uporządkowanie całego terenu porządkowego, oczyszczenie drogi dojazdowej do szkoły. Szkoła w Milejowie. Wykonanie obróbek blacharskich, uzupełnienie na kominach dekielków, to jest na samym miejscu, podmurowanie wejścia w nowym budynku, wykonanie pionowego odwodnienia budynku wokół całej szkoły. No bo w tym nowym budynku przestrzeżenie odpowiedniego odwodnienia jest brzydko. I ogrodzenie od strony zachodniej terenu szkoły. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Komisji Komunalnej sprawy uzupełnienia. Ja przepraszam, bo zawsze w sprawie sprawozdania, bo nie dopowiedziałem panowie radni, bo tutaj zrobili mi panie wykaz właśnie z potrzeb naszej przeprowadzonej kontroli, wykaz wpłat po prostu. Jakie były płaty od stycznia do dnia, do poniedziałku. I po prostu jest szalona różnica. Przykładowo, jak płacono
150 zł jest 330 zł. Jak płacono 2000, to już tam jest 3000. Ja bym, panie, jeżeli mogę, za zgodą. Co to jest? Przepuścić po prostu opłaty targowe, żeby każdy sobie porównał, czy jest wzrost, czy jest spadek. Jest straszny wzrost po kontroli. Dlatego myśmy się narazili jako komisja, pośliśmy tu w pięciu, dzisiaj zachodzę na targ. Lokalnie nie bzyga, no co, nie ma tego, nie ma tamtego, a pieniądze chcecie. A niektórzy ludzie zaczęli tutaj kombinować. I chcę pokazać po prostu, że to jest autentycznie, że jest duża nieprawidłowość, jest duża wpłata. Tak, tak, panie przewodniczący, należy się pochwała najbardziej. Pan przewodniczący komisji budżetowej. Tak. Pan pokaże, żeby każdy wiedział. Zaopiniowała pozytywnie zmiany budżetu na 2011 rok, jak i również informacje o wykonaniu budżetu oraz kształtowanie się wieloletnich prognozów i przedsięwzięć za pierwszy półrocze 2011 roku. Komisja analizowała budowę wodociągów, kanalizacji, przydomowych oczyszczalni poprzez targi. Przy dobrowolnym udziale mieszkańców gminy proponuje maksymalny procent wkład mieszkaniowy, nie więcej 25% do kosztów budowy przyłączeń wodociągowych, 10% do przydomowych oczyszczalni, 30% do kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego. Nadmienię, że średnia cena po przetargu, tak żeby na zawieprzu oparta była na cenie 3000 zł. Kanalizacja, tak jak w Milejowie, około 4000 zł. Przydomowe oczyszczanie około 6000 zł. Także na podstawie cen przetargowych ustaliliśmy taki problem. Proponujemy taki proces do analizowania do wizyta. Dziękuję bardzo. Komisja Ministerialna nie ma pytania. Czy są jakieś pytania radnych co do sprawozdań przewodniczącej komisji? Słucham. 30. Nie widzę. Przystępujemy do następnego. Tak, proszę bardzo. To znaczy, proszę Państwa, na komisji komunalnej, jeżeli chodzi o sprawy maksymalnego wkładu, z tego co ja pamiętam, były uzgodnienia takie, że było 25% ogólnych kosztów budowy przyłącza wodociągowego, 25% ogólnych kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego i 20% do ogólnych kosztów przyłącza oczyszczalni przydomowych. Dziękuję bardzo. W naszej komisji budżetowej jest ale to przyjmowanie uchwały na ten temat. Dziękuję bardzo. Punkt 5. Sprawozdanie Wójta w realizacji wniosków komisji o podejmowaniu decyzji od ostatniej sesji radnych gminy. Proszę bardzo, panie radny. Proszę państwa, radni w materiałach dostali sprawozdanie na piśmie. Ale proszę bardzo. Zmienimy formułę już lat, który jest związku, czy ja mam czytać to, co macie Państwo tu napisane, czy Państwo, jak rozumiem, nie przeczytaliście, tak? Powiem tak, gdybym dało to w czasie, to być może nie musiałbym czytać, tak? To dobrze. Jest w zasadzie w ogóle się stały dane zarządu występujące zarządzenia. Zmienię rozkład komisji przetargowej, która jest zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Numer 48 sprawuje powołanie grupy przetargowej na realizację zadania wspólnego, chodzi o budowę kanalizacji, komisja mieszana, realizujemy inwestycje w partnerstwie. Numer 40 jest w sprawie wprowadzenia kontekstu etyki pracowników urzędu gminy w Milejowie. Kolejne w sprawie sfinansowania kosztów wypłaty nagrody jubileuszowej. Numer 51 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011. Stacja celowa budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu budowy prawka szkolna. Numer 52 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wpisanych ustawami na rok 2011. Numer 53 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie
realizacji danych publicznych z zakresu poprawy bazy dogorowej na potrzeb społeczności lokalnej miejscowości Łańcuchów i Antony w 2011 roku, nr 54 w sprawie ustalenia zasad i planu finansowania specjalności oraz form uzgodnienia zawodowego nr 7 w 2011, 11 zatrudnionych w naszych placówkach. Numer 55 w sprawie zatwierdzenia arcybusza organizacji Arabii Szkolnej Przedszkola Samorządowego w Gilejowie. Kolejne sprawy powołania komisji egzaminacyjnej na nauczycieli ubiegającej się o kolejny awans zawodowy. Numer 57 w sprawie powołania komisji do sprawy szacowania szkód w ustawie w wyniku huraganu. Numer 3 kolejne w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej. Chodzi o te małe projekty. Programu LIDER, numer 61 w sprawie zmian w budżecie na rok 2011, chodzi o dotacje na wydatki związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem spisu powszechnego. Kolejne wykonawcze wyżej wymienionego, numer 63 w sprawie sfinansowania kosztów zakupu kosy spalinowej, numer 64 w sprawie zmian w budżecie gminy, chodzi o dotacje na pomoc państwa w zakresie dożywiania. Następne sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz świadkowania wieloletniej prognozy finansowej i przedsięwzięciach na rok za 2011 roku. Numer 66 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011. Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie środka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kolejne wykonawcze. Następne sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 69 w sprawie powierzenia wypełnienia obowiązków dyrektora zespołu szkół nr 1 i 9 panu Dariuszowi Kliczukowi. Numer 70 w sprawie przeznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celu głosowania korespondencyjnego. Numer 71 w sprawie zmian w budżecie gminy. Chodzi o dotację celową na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego, czyli dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z wyborami. Następny w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań związanych z ustawami na rok bieżący. Numer 73 w sprawie powołania komisji do odbioru prac remontowych. Numer 74 w sprawie powołania młodowych komisji wyborczych do wyborach do Sejmu i Senatu, zarządzenie nr 75 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, chodzi o adaptację budynku szkoły Antoniego Kowalskiego, chyba 30 tysięcy, finansowanie dotacji. Kolejne wykonawcze, następne w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej, chodzi o te małe projekty, nie wiem, która to jest pożyczek, działanie przez gminę w tym przypadku. Numer 78 w sprawie przekazania sprzętu komputerowego i wyposażenia dla gminnego ośrodka kultury w Gilejowie i umowy wymienione tutaj szczególne duże umowy z firmą Zaremo Premisy Kolonii Ostrówek w ramach projektu z firmą Ilmo na wykonanie przyłączu na szczeblowym po przetargu. Tutaj chodzi o zawiersze oczywiście. Z firmą MEGPOL z Gilejowa na transport gruzu i betonu budowlanego. Przez nas w książce sierpniu bodajże z zakładu na teren dróg naszej gminy i po przetargu z firmą Hinwod na budowę kanalizacji w Gilejowie. Umowa na dotację dla OSP w Białce, chodzi o sfinansowanie do kosztów zakupu radiostacji, tego co pamiętam. Umowa z firmą Hydrosystem z Lublina na wykonanie dokumentacji projektowej przy nowym wyczyszczalni się w gminie Milejów, też po przetargu. Umowa na wsparcie zadania publicznego, poprawa bazy lokalowej w Antoniowie i Łańcuchowie. Są to te małe projekty i umowy o dzieło związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu na rok bieżący. Związek na 1 października 2018 roku. Dziękuję bardzo. Pan Radny Kaszczak, proszę. Dziękuję bardzo. Mogę Panu Przewodniczący powierzenia wniosku wypełnienia obowiązków dyrektora Panu Daruszowi. Jaki pokój wysłał? Kogo zastało? Trzyletni okres. 2 miesiące. 14 roku. Tak.
Czy jeszcze są pytania? Przystępujemy do punktu 6. Interpelacje radnych. Proszę bardzo. Uchwałą nr 6/39/11 Rady Gminy Mileju
dnia 29 czerwca 2011 roku. Członkowie zespołu zapoznali się z dokumentacją zgłoszonych kandydatów na ławnicy do Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w kadencji 2012-2015. Zostało zgłoszonych trzech kandydatów. Pan Kazimierz Łęc, pani Marta Jóźwiak, pan Antoni Opaliński. Wszyscy zostali zgłoszeni przez mieszkańców. Zespół stwierdza, że jeden ze zgłoszonych kandydatów, pan Kazimierz Łęc, nie spełnia wymogów formalnych z powodu braku wymaganego wykształcenia. Zespół pozostawił kandydaturę pana Kazimierza Łęca bez rozpatrzenia. Zespół stwierdza, że pozostałych zgłoszeń dokonano poprawnie. Przewodniczący zespołu zarządził głosowanie nad kandydaturami panią Martą Jóźwiak i panem Kazimierzem Opalińskim. Wynik głosowania 4 głosy za i 1 przeciw do obydwu kandydatów. Kandydaci pani Marta Jóźwiak i pan Kazimierz Opaliński otrzymali pozytywną opinię zespołu. Dane osobowe kandydatów panowie załączyć numer 1 do protokołu. Natomiast ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. W czasie obrad zespołu został poruszony jeden ważny temat, myślę, dla całej Rady Gminy. Jeden z członków zespołu zasygnalizował, że nie było informacji o możliwości o zgłaszaniu kandydatów. Tak naprawdę ja jako radny dowiedziałem się o wyborze ławników na sesji Rady Gminy, gdzie została powoływana komisja. Wydawało mi się, że to jest początek zgłaszania, natomiast zostałem poinformowany, że dzień wcześniej upłynął termin zgłaszania kandydatów, więc jak Rada Gminy podejmowała uchwałę o powołaniu zespołu do opiniowania, to już minął termin i prawdopodobnie nie było żadnego ogłoszenia. Tutaj był pewnego rodzaju informacja również dla całej Rady Gminy, aby zastanowić się nad tym, jak